Rejestrując się w platformie gamerhash.com, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox i zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w grze Overwatch i w dzisiejszym odcinku będziemy grać ostatni mecz klasyfikacyjny na roli tanka. Jeżeli chodzi o mój bilans pomiędzy wygranymi a przegranymi meczami, wydaje mi się, że dwa wygrane, dwa przegrane mecze powinny być, więc mam nadzieję, że uda mi się wbić trzeci wygrany mecz. Z tego co pamiętam, w poprzednim sezonie miałem coś w koło granic 2400 na tanku, 2380, więc już niedługo będzie się szykowała platynka, więc przekonajmy się, co tym razem nam się uda wygrać. Mamy mapkę Pusan, wybrałem Zarię, bo mi się wydaje, że będzie dobrym wyborem do naszej całej kompozycji teamu. Jedno co mnie martwi, nie mamy zbytnio tanków, którzy posiadają tarcze. Niby gramy z Zarią, która ma tarczę, ale jednak to nie jest zbytnio duża powierzchnia osłony, więc może być lekki problem. Supporty mamy net, niezłe, przynajmniej mamy powierzchniowe leczenie, więc przynajmniej tyle. I do tego mamy też mocnego DPS-a, bo taki Reaper jest posiadany u nas w teamie. Przednictwem mają Zarię i Małpę, więc Reaper jest naprawdę bardzo dobrym wyborem, jeżeli chodzi o kontrowanie tanków. Mają Brigitte, więc może być lekki problem, jeżeli chodzi o spuny, ale my na razie będziemy starać się jakoś naładować i przy okazji nie ładować Zarii przeciwników, bo to może być naszą deską grobową, więc na razie jeżeli chodzi o przejmowanie punktów, przeciwnicy lekko wygrywają, ale to raczej szybko się powinno zaraz zmienić. Fajnie byłoby, jakby Reaper mógłby sflankować ich, bić na punkt i fajnie ich od tyłu pozabijać, ale chyba od przodu nam nawet nieźle wychodzi push. Jeden tank już nam sypnął, my nie mamy bariery. Mogą dać barierę na Lucję, żeby chociaż dłużej przeżył, albo nas lekko na to, bo mamy 60% ulta, do tego teraz mamy Sigmę zamiast Diwy, chyba lepszy wybór. Będziemy mieć przynajmniej tarczę. Mają, mają Make'a, do tego żołnierza, więc Doomfista zmienili, bo Reaper na początku zabił chyba tego Doomfista, więc postanowili zmienić na Make'a, który mi się tak wydaje. Małpę służył ulta, więc przynajmniej jednego ulta mają mniej. Zarya wydaje mi się, że może mieć swoją super zdolność. Nieźle nas odbija. Mamy zamiast Lucia łaskę, lepszy wybór, do tego mamy Baptista. Nie wiem, czy to tak fajnie będzie się kombowało. Lepsza byłaby chyba Moira po większego heala. Do tego mamy zamiast Hanza Junkreta, więc to już lepszy wybór jak dla mnie, bo przynajmniej mamy większe te obrażenia. Trzeba by szybko naładować ulta i skombować się możliwie z tym Reaperem. Szkoda, że to pole Baptista, w sensie jego ult, tak trochę słabo został postawiony. Poprzednicy byli w rogu, ale jednak on nie obejmował pola, którym moglibyśmy strzelać. Zarya służyła ulta, więc fajnie, bo tylko na jednego przeciwnika, więc mamy już taką jakby lekki promyk zwycięstwa w tym puszu, jeżeli Reaper się odrodzi, bo będziemy mogli trzymać się w grupie. Zarya nie będzie mogła nas łapać, Małpa nie ma ulta. Chociaż zaraz może go mieć, bo jednak szybko dość, więc to może sobie naładować ulta skacząc na nas. My możemy chyba już wbijać na punkt. Soldier chyba odpalił ulta, jeżeli się nie mylę. My możemy użyć naszego, żeby zgrabować trzech przeciwników. Fajnie nawet nam to wyszło. Szkoda, że nie zabiliśmy nikogo. Mało wrażenia, mogłem poczekać na Reapera albo na jakiegoś sojusznika. Na razie trzeba by się skupić na zabijaniu bardziej supportów niż usuwaniu na tankach. Które tutaj głupio zrobiłem? Wydaje mi się, że dobrą opcją będzie zmiana Zarii. Choć jak już się runda kończy, no to już możemy nią zostać, bo i tak nic tutaj chyba więcej nie zdziałamy. Początek był dość wyrównany, jeżeli chodzi o samo puszowanie pierwsze, ale wydaje mi się, że nie mogliśmy tak jakby przedrzeć się. Czekaliśmy, aż przeciwnicy do nas podejdą, zamiast żebyśmy wbili w przeciwniku i po prostu ich tak zgnietli, więc wydaje mi się, że lepszą opcją będzie zmiana tanka. Wziąłem jednak Orisę zamiast tej Zarii. Wydaje mi się, że będzie lepszym opcją, będziemy mieli niby dwie tarcze. Dlatego jakiś tam buff od naszego ulta, jeżeli chodzi o obrażenia, się pojawi. No, wydaje mi się, że będzie lepszym pomysłem niż ta Zarya. Dlatego mają Reinharda i Zarię, więc tutaj też, jeżeli chodzi o przeciwników, zaszła lekka zmiana tanków. Nie będę się zbytnio skupiał na tej Brigitte, trzeba na początek zabić ich main tanka, żeby musieli się zgrupować, żeby po prostu nie mogli od razu wejść na punkt.
Już jest naprawdę nieźle obijany. Wbijamy na punkt, bierzemy wszystkich w jedno miejsce, atakujemy, stawiamy barierę i na tym się kończy nasza rola. Jeszcze trzeba by tą Zarię zabić i można chyba przejmować spokojnie punkty, jedynie ta Mejka może być lekko draśniąca, ale raczej nie powinna być dla nas problemem, więc możemy na razie stać sobie bezpiecznie w punkcie i czekać, aż przeciwnicy się odrodzą. No i chyba wykrakają, bo już się odrodzili, zaczynają puszować. Ja już bym się zaczął wycofywać lekko, bo nie mamy Lucja. Do tego tanka drugiego nie mamy, Reaper nam zaraz zepnie, więc ja już wolę wycofać, lekko poatakować ich z odległości i spokojnie sobie naładować naszego ulta. Dobrze, że mamy Reapera, bo to jest jak dla mnie mapa specjalnie pod Reapera. Punkt będzie cały praktycznie w promieniu rażenia jego ulta, więc naprawdę może fajnie nam wyjść push, jeżeli będziemy mieli obydwa nasze ulty. Powinienem zejść do naszych sojuszników, bo jednak solo pushować się nie opłaca. Mamy Reapera niby, ale przed ultem Moir się nie obrodzimy. Mogłem jednak pójść do sojuszników, ale mam nadzieję, że zbytnio dużo nie straciliśmy, chyba takie 10% punktu, więc mogło być gorzej. Sigma nam umarł, wszyscy nam umierają, jest naprawdę strasznie słabo nam na razie wychodzi. Druga runda już będzie przegrana i to już będzie koniec. Szkoda, że nie ma trzech rund, tak jak kiedyś na rankedach, ale postanowili, że skrócą rundy. Nie wiem czemu, lepsze były, gdy były trzy. Reinhardt na pewno ma ulta, więc możemy go zablokować. Mejka użyła swojego ulta. Musimy pamiętać, no, żebyśmy byli bezpieczni i tak to nam nic nie dało, bo nam zniszczyli ją szybko. Reaper ma ulta, nie ma jeszcze ulta. Nie wiem, czy go przypadkiem nie odpalił drugi raz. W sensie, czy teraz drugi raz go nie ładuje. Zaraz używał ulta swojego do tego. Sigma służył swojego, nic nie robiąc, więc no naprawdę strasznie słabo wychodzi nam ten mecz. Szkoda, że ostatnia gierka musi tak zawsze wyjść. Wydałoby się poczekać na drugiego tanka i możemy w końcu pushować. Raczej nie mamy już szans. Nie można się nigdy poddawać, ale ich obrażenia nasze są naprawdę znacznie większe. Moja tarcza tam praktycznie nie ma szans przeżycia. W ogóle w meczu nie widziałem tego żołnierza praktycznie w drugiej rundzie. Reaper fajnie wbił chyba na punkt, albo nie wiem kto, McCree tam był, ale kimś tam jeszcze, więc fajnie. Zarya im zabijamy, jeszcze tylko Reinhardta i muszą się teraz zgrupować, raczej coś około 10 sekund im to zajmie, więc nie powinno być problemu. Na punkcie nikt nam nie powinien zagrozić. Moira służyła ulta, więc fajnie, bo nikogo tutaj zbytnio nie uleczyła, tylko po zadanie paru obrażeń, więc na dobrze trochę głupio. My możemy postawić naszą barierę, Mejka nam chyba pokusuje. Zeniatek nas fajnie wybronił, naprawdę, szkoda, że zniszczył nam Reinhardt nasze bongo do punkta. Niestety przegrywamy rundę. Szkoda, że ten Reaper nie nadał sobie wcześniej ulta, albo że mój ult nie przeżył, bo jednak mogłoby być to lepszym rozwiązaniem, jakby przeżyło, bo jednak większe obrażenia, Reaper by coś tam jeszcze pozabijałby. Niestety runda przegrana, jak i mecz. Mam nadzieję, że bilans mamy pozytywny. Fajnie było, jakby były trzy wygrane, dwie przegrane, ale pewnie będą trzy przegrane, dwie wygrane, ewentualnie dwie wygrane. Nasz sojusznik ma tutaj ODG, więc zobaczmy, co tutaj zrobił. Jakby mój ult przeżył, byłoby znacznie lepiej, bo miałby jeszcze większe obrażenia. Na pewno lepiej by to wyszło, ale i tak zabił dwóch, zasystował jednego, więc mogło być lepiej, mogło być gorzej. Pochwalmy, nie wiem kogo, Reapera, to nawet nie złe zagranie. Ale to tylko chyba źle nam zostało, bo reszcie się chyba nie należy zbytnio. Szkoda, że nie mieliśmy w kompozycji na przykład Brigitty, albo od początku Moiry i Łaski, bo jednak to leczenie byłoby większe. Ten Hanzo na początku pierwszej rundy był kompletnie niepotrzebny jak dla mnie. Tanków mogło być chyba lepiej albo gorzej, nie wiem, bo naprawdę nie się to szło. 4 wygrane, 1 przegrana. Bogchampik, sądziłem, że mamy znacznie gorzej. Ale i tak ranga 2368, trochę słabe jak na 4 wygrane mecze. Ale zobaczymy, jak mniej więcej się teraz plasuje cała nasza kariera.
Tank na najgorszej pozycji 2368, support 2856, no i DPS 2435. Na DPS-ie niby najmniej mi brakuje punktów do platyny, ale około 8-7 minut czekać na mecz to jest lekkie przegięcie jak dla mnie. Na supporcie niedługo diament chyba. 2856, otwórzmy sobie jeszcze skrzynkę i będziemy mogli w spokoju skończyć odcinek. Jak zwykle nic ciekawego, same powtórki dostaję, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Do następnego odcinka. Siemka.